Jedziemy. Drodzy facebookowicze i twitterowcy, chociaż to ty powinieneś robić, bo ja to nie ogarnię. Z nowoczesnymi technologiami. Mam problem, tak? Tak, ale mimo wszystko zapraszam was wszystkich. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego studia, które jest jeszcze bardzo skromne i tutaj się jeszcze dużo... tam skromne, na wypasie studio. Ale dużo się dzieje i dziać się dzisiaj dużo będzie. Bardzo dużo. Startujemy o 19. 19. Godzina 45 do meczu, wiadomo jakiego, no Legii, czekamy 17 lat. Co robisz 17 lat temu, pamiętasz jak grało widzę w Lidze Mistrzów? Wiesz co, próbowałem grać w piłkę, ale mi wyszło. Ja pewnie tak samo, ale na zupełnie gdzieś na swoim podwórku pod blokiem. Ty to ja miałem 17, miałem ile? 16 lat? Coś takiego, kurde. Nie, 18 lat. Szmat czasu. 18 lat. Maturę prawie zdawałeś. No tak, tak, to była trzecia klasa liceum. I tyle już czekamy od jego matury niemal, aż klub będzie polski w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieję, że się wreszcie doczekamy. Mecz w... W Bukareszcie to wiadomo, natomiast u nas dużo więcej rzeczy, bo zaczynamy od łączeń z naszym reporterem szalejącym Żelkiem Rzeżyńskim. Oj tak, to będzie naprawdę warte zobaczenia. On na też jest w tym kotle czarownic, tak, tak. Pasuje tam idealnie, tak, z Aleksandrem. Aleksander Wukowicz tam będzie, który zadebiutuje też u nas w ten sposób. Oprócz tego no, odniesiemy się oczywiście do czterech meczów, do meczu Schalke z Pałkiem, Ludogorec z FC Basel, Dynamo, Austria Wiedeń i Fenerbahce Arsenal. No ale umówmy się, dla nas wszystkich najważniejszy jest mecz Legii. I oczywiście o tym meczu będziemy mówili najwięcej naszymi gośćmi, którymi tutaj będą Paweł Golański, a więc był piłkarz i Siły i Legii, Krzysztof Przytuła i Dariusz Przyziemek. Oprócz tego oczywiście... Pan Sławek oczywiście zanalizuje kontrowersje, o ile obej takie było będą. Jak najmniej, albo oby były korzystne dla nas, bo jesteśmy nieobiektywni, kibicujemy polskim zespołem. Dzisiaj Legii, jutro Śląskowi Wrocław. Co jeszcze będzie? No, wrócimy do tych meczów pozostałych, tak? Tak jest. A to już po meczu będą obszerne skróty, tak jak wczoraj. Tutaj przyjdzie reporter, opowie o tym, jak wyglądał przebieg spotkania, zaprezentujemy skrót, piękne bramki, oby tak ładne jak wczoraj na chociażby Żerlą. No i oj, co? Tam były najładniejsze. Tam były najładniejsze, zdecydowanie. Szkoda, że nie dla Lyonu, ale co zrobić? I będziemy też robić interakcje z wami, bo na Twitterze można pisać na naszym facebookowym koncie. To Krzysiek, zapraszam, tak. I będziemy to przeglądać i będzie tutaj później, pojawi się w studiu Piotr Salak, będziemy też między innymi te tweety czytać, omawiać, tak żeby poznać też waszą reakcję na te wszystkie dzisiejsze wydarzenia. Gramy do pierwszej w nocy. Nie wiem, czy to wytrzymamy, ale może wytrzymacie. Oczy na zapałki. I dużo kawy, trzeba się zaopatrzeć i jedziemy dzisiaj, startujemy. Będą emocje, też analizy będą na pewno z tego meczu Legii. To jest bardzo ważne, analizy, taktyka, Krzysiek Przytuła jest przygotowany, zna od podszewki zespół Legii, wiadomo, ale też istnieje Bukareszt. Także zapraszamy, startujemy o 19:00. Do zobaczenia. Z nami.